Pewnie niektórzy z Was słyszeli o istnieniu tak zwanych superwulkanów, ale tylko niektórzy wiedzą, że taki wulkan znajduje się blisko Polski. Superwulkan jest praktycznie niewidoczny z powierzchni Ziemi. Nie przypomina kształtem góry wulkanicznej, takiej jak choćby Fuji czy Etna. Nad wulkanem powierzchnia Ziemi jest płaska. Superwulkanów jest na świecie tylko kilkanaście. Najbardziej znanym superwulkanem jest Yellowstone. Tymczasem tuż koło Polski, u naszych zachodnich sąsiadów, znajduje się niepozornie wyglądające jezioro o nazwie Lachesi. W rzeczywistości to wypełniony wodą krater jednego z superwulkanów. Zapraszamy do polubienia i subskrybowania kanału, ponieważ to pozwoli nam stworzyć społeczność oglądających i tworzyć dla Was interesujące materiały. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Lachesi to kalderowe jezioro, które znajduje się w górach Eify, 8 km od miejscowości Andernach, zachodniej części Niemiec. Ostatni raz wulkan eksplodował z niewyobrażalną siłą prawie 11 tysięcy lat przed naszą erą. Wulkan zwykle wybucha w okresach co 10 do 12 tysięcy lat. Siła detonacji określana była na 6. W 8-stopniowej skali indeksu eksplozywności wulkanicznej. Strumień gorących popiołów i pyłów został wtedy wystrzelony na wysokość 25 km. Następnie chmura rozprzestrzeniła się nad całą Europę. Chociaż erupcja trwała tylko kilka dni, to pobliska Dolina Renu zasypana została 7-metrową warstwą materiałów wulkanicznych. Spowodowało to zablokowanie nurtu płynącej rzeki i w efekcie woda zalała olbrzymie połacie terenu. Po gwałtownej erupcji stożek wulkanu zapadł się, tworząc okrągłą kalderę. W ten sposób powstało największe jezioro kraterowe w tej części Europy. Jak widzicie, miejsce jest malownicze. I na pierwszy rzut oka nic nie wskazuje, że miał tu miejsce gigantyczny kataklizm. Samo jezioro ma 2 km średnicy, powierzchnię ponad 3 km2, a jego głębokość to 53 metry. Obecnie miejsce jest cichym i spokojnym terenem wypoczynkowym i turystycznym. Na jeziorze jeszcze niedawno można było spotkać pływających łódkami wędkarzy. Jednak w 2012 roku zaobserwowano duże ilości dwutlenku węgla, które wydobywają się z dna jeziora. Bąbelki gazu można zobaczyć przy południowo-wschodniej części pierścienia kaldery. To niepokojące zjawisko, które jest oznaką budzenia się wulkanu. Jak twierdzą naukowcy, erupcja wulkanu jest tylko kwestią czasu. Nie wiadomo jednak, kiedy nas zaskoczy. Niektórzy twierdzą, że w najbliższym czasie nic nam nie grozi. Jednak superwulkany charakteryzują się tym, że ich erupcji nie da się przewidzieć. Wybuchają bez ostrzeżenia. Lokalne władze proszą okolicznych mieszkańców, aby nie pływać po jeziorze. Wydobywający się z jeziora dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza i unosi się nad powierzchnią wody. Przez to może być niebezpieczny dla ludzi, powodować zasłabnięcia i zatrucia. Innym niepokojącym znakiem budzenia się wulkanu są duże kontrasty termiczne wody oraz pojawiające się wstrząsy o małej i średniej sile. W ciągu roku obserwujemy kilkadziesiąt wstrząsów, a największe z nich miały magnitudę 4 stopni w skali Richtera. Naukowcy z pisma Geophysical Journal International twierdzą, że serię mikrowstrząsów, których epicentra znajdowały się 10 do 40 km pod powierzchnią Ziemi, są jasnym sygnałem wzrastającej aktywności wulkanu. To wszystko są niepokojące fakty. Coraz bliższe powierzchni wstrząsy są oznaką, że magma wędruje w górę ku powierzchni Ziemi. Komora, w której zbiera się magma, ma objętość około 7 km sześciennych i znajduje się na głębokości od 5 do 8 km pod powierzchnią. W roku 1997 przeprowadzono najobszerniejszy sejsmologiczny eksperyment w tej części Europy. Przy pomocy stacjonarnych i mobilnych stacji pomiarowych trzęsień ziemi
stworzono tak zwaną tomografię sejsmiczną. Wykazała ona, że znacznie większe komory, tak zwany pióropusz magmy, rozciąga się w rejonie Ajfy na głębokości od 45 do 400 km. Szerokość zbiornika lawy sięga 100 km. Mamy też sejsmiczne dowody przemieszczania się magmy pod wulkanem Lahe. Szacuje się, że europejski Yellowstone może wyrzucić ze swego wnętrza 6 km sześciennych lawy oraz dziesiątki kilometrów sześciennych popiołów. Popioły te przysłonią niebo nad Europą. Leżące najbliżej niemieckie miasta Kolbencja i Bonn zostałyby unicestwione. Chmura wulkanicznych gazów dotarłaby też do Polski, wywołując kwaśne deszcze. Takie deszcze zanieczyszczają glebę i uszkadzają tkanki roślin. Wszelkie plony zostałyby zniszczone lub mocno ograniczone. Dodatkowo pył wulkaniczny unoszący się w powietrzu przez wiele miesięcy obniży temperaturę i zmniejszy nasłonecznienie. Dla nas skutki takiej katastrofy byłyby dotkliwe. Niestety w ostatnich miesiącach wciąż obserwujemy wzmożoną aktywność wulkaniczną na naszym globie. Niemiecki wulkan Lahe See jest więc czającą się bestią tuż za naszym płotem. Możemy jedynie postawić pytanie, kiedy ów potwór się przebudzi? Czekamy na Wasze komentarze. Jeśli podobał Wam się ten materiał, subskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy też za polubienia. Do zobaczenia wkrótce.